By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Meg Cabot, Magiczny pech. Jest to najnowsza opowieść autorki Pamiętnika księżniczki. Poświęcona jest Benjaminowi. Rozdział pierwszy. Rzecz w tym, że ja zawsze miałam takie pieskie życie. Patrzcie tylko, jak mi na imię. Magi. Nie Madeleine ani Margaret, po prostu Magi. Kiedyś na wsi słyszałam, jak ktoś wołał tak na krowę. Mieszkałam w zapadłej dziurze w stanie Iowa i w dodatku jestem dziewczynką, która ma na imię dobre dla jakiejś mućki. Właśnie taki pech mnie prześladuje. Pech, który towarzyszył mi, zanim jeszcze mama zdążyła wypełnić akt urodzenia. Dlatego wcale się nie zdziwiłam, kiedy kierowca taksówki nie pomógł mi z walizkami. Już wcześniej zdążyłam się przekonać, że na lotnisku, po przylocie, nikt na mnie nie czekał, a potem nikt nie odpowiadał na moje liczne telefony z zapytaniem, gdzie się podziewała ciocia i wujek. Może jednak nie chcieli mnie tu u siebie. Czyżby zmienili zdanie? Doszło do nich coś na temat mojego pecha, aż z Iowy i stwierdzili, że nie chcą się z nim zarazić? Ale nawet jeśli to prawda, nic nie poradzę. Powtarzałam to sobie z milion razy od chwili, kiedy dotarłam do hali przylotów, gdzie miałam się z nimi spotkać i gdzie nie zobaczyłam nikogo poza tragarzami i kierowcami limuzyn, którzy na niewielkich tabliczkach mieli powypisywane wszystkie nazwiska świata poza moim. Do domu wracać w żadnym razie nie mogłam. To był wybór między Nowym Jorkiem, domem ciotki Evelyn i wuja Teda, a jedną wielką wpadką. Więc kiedy taksówkarz zamiast wysiąść i pomóc mi z tobołkami, przycisnął tylko jakiś guziczek, żeby klapa bagażnika uchyliła się o parę centymetrów, to wcale nie była najgorsza rzecz, jaka mi się w życiu przydarzyła. To nawet nie była najgorsza rzecz, jaka mi się przydarzyła tego dnia. Wyciągnęłam walizki, każda ważyła co najmniej 5 ton. Jedynie skrzypce po prostu były lżejsze, a potem zamknęłam bagażnik, cały czas stojąc na środku wschodniej 69 ulicy. Za moimi plecami niecierpliwie roztrąbił się sznureczek samochodów, które nie mogły przejechać, bo po przeciwnej stronie ulicy, przy której stoi dom cioci i wujka, zaparkował na drugiego żółty busik firmy czyszczącej dywany. Dlaczego ja? Naprawdę chciałabym to wiedzieć. Taksówka odjechała tak szybko, że musiałam praktycznie skoczyć pomiędzy dwa zaparkowane auta, żeby mnie nie potrąciła. Trąbienie ustało, jak tylko sznur czekających na nią samochodów znowu ruszył, a ich kierowcy bez wyjątku, mijając mnie, rzucali nieprzyjazne spojrzenia. Właśnie te spojrzenia spod ełba przekonały mnie ostatecznie, że naprawdę znalazłam się w Nowym Jorku. Nareszcie. I owszem, kiedy przejeżdżaliśmy przez most Tribobo, widziałam z taksówki zarys wieżowców na tle nieba. Wyspę Manhattan z całej jej surowej świetności, z Empire State Building steczącym pośrodku jak wyciągnięty w górę wielki, jarzący się światłem środkowy palec. Ale to te spojrzenia spod ełba upewniły mnie na 100%. W domu, w Hancock, nikt by się nie zachował tak wrednie wobec kogoś, kto ewidentnie przyjechał spoza miasta. Nie żeby w Hancock pojawił się aż tak wielu przyjezdnych, no, ale nieważne. Poza tym ta ulica, na której się znalazłam, wyglądała dokładnie jak te, które pokazują w telewizji, kiedy chcą, żeby człowiek się zorientował, że akcja toczy się w Nowym Jorku. Na przykład w prawie i w porządku, no wiecie, takie wąskie dwu- albo trzypiętrowe kamieniczki z elewacją z piaskowca, z jaskrawo pomalowanymi frontowymi drzwiami i kamiennymi schodkami. Według mojej mamy większość tych nowojorskich kamieniczek, kiedy je w XIX wieku pobudowano, stanowiły dom jednorodzinny, ale teraz podzielono je na osobne mieszkania, więc zwykle na każdym piętrze mieszka jedna rodzina, a czasami nawet dwie lub więcej. Ale nie, w przypadku kamieniczki siostry mojej mamy, Evelyn, ciotka Evelyn i wujek Ted są właścicielami wszystkich trzech piętr domu. To praktycznie jeden poziom domu dla jednej osoby. Skoro ciocia i wujek mają tylko troje dzieci, Tory, Tediego i Alice. My w domu mamy tylko party i jedno piętro, za to mieszka tam aż 7 osób. Jest tylko jedna łazienka. Nie, żebym narzekała. Mimo to, odkąd moja siostra Kartnej odkryła zalety suszarki w domu, zrobiło się zdecydowanie kiepsko. Chociaż wysoki dom cioci i wujka był naprawdę wąski, zaledwie na 3 okna, a jednak wyglądał ładnie, stylowo, pomalowany na szaro i z nieco jaśniejszymi szarymi wykończeniami. Drzwi miały jasny, radosny, żółty kolor. U podstawy okien stały żółte skrzynki kwiatowe, w których wlewały się jasno-czerwono pelargonie, najwyraźniej świeżo zasadzone, bo była zaledwie połowa kwietnia i jeszcze za chłodno na takie kwiaty. To miłe, że nawet w takich wyrafinowanym mieście jak Nowy Jork ludzie nadal rozumieją, że skrzynka pełna pelargonii wygląda naprawdę zachęcająco i przytulnie. Widok tych pelargonii nieco mnie podniósł na duchu. Bo życie Evelyn i wujek Ted po prostu zapomnieli, że dzisiaj przylatuję, a nie celowo nie przyjechali po mnie na lotnisko, bo się rozmyślili i nie chcą, żebym u nich mieszkała.
A może jednak wszystko się ułoży? Tak, z moim pechem to raczej mało prawdopodobne. Ruszyłam po schodkach prowadzących do frontowych drzwi domu z numerem 326 przy wschodniej 69 ulicy i wtedy dotarło do mnie, że nie dam sobie rady. Z dwiema walizkami i skrzypcami naraz. Zostawiłam jedną walizkę na chodniku, a drugą wciągnęłam po schodach, pokrowiec ze skrzypcami trzymając pod pachą. Pierwszą walizkę i skrzypce złożyłam pod drzwiami, a potem od razu wróciłam po drugą. Tylko że chyba zbiegłam po schodkach za szybko, bo potknęłam się i o mało nie walnęłam nosem w chodnik. W ostatniej chwili udało mi się złapać równowagę i chwyciłam się sztachet parkanu ku tego żelaza, którym gardnerowie otoczyli pojemniki na śmieci i kiedy wisiałam na tych sztachetach nieco oszołomiona po niedoszłej katastrofie, jakaś elegancka starsza pani wyprowadzająca na spader coś, co przypominało szczura na smyczy, chociaż to coś jednak musiało być pieskiem, bo nosiło kubraczek w kratkę, minęła mnie, zerkając podejrzliwie i kręcąc głową. Zupełnie jakbym rzuciła się na łeb, na szyję z frontowych stopni domu gardnerów, specjalnie po to, żeby ją wystraszyć czy coś. W domu w Hancock, gdyby ktoś zobaczył, że ktoś inny prawie spadł ze schodów, nawet ktoś taki jak ja, kto niemal codziennie o mało nie spada z jakichś schodów, wysiliłby się na tyle coś w rodzaju, nic się nie stało? Na Manhattanie najwyraźniej jest zupełnie inaczej. Dopiero kiedy starsza pani ze swoim szczurem poszła dalej, usłyszała jakiś odgłos, prostując się i widząc, że dłonie mam pokryte rdzą z parkanu, którego się przytrzymałam, zobaczyłam, że drzwi numeru 326 otworzyły się i że z podestu podgląda na mnie jasna, ładna dziewczyna. Hej, odezwała się z zaciekawieniem. Od razu zapomniałam o starszej pani, jej szczurze oraz moim niedoszłym upadku na chodnik. Uśmiechnięta, szybko wróciłam po schodkach na górę. Chociaż trudno mi było uwierzyć, że aż tak się zmieniła. Bardzo się ucieszyłam na jej widok. Bardzo się zmartwiłam, że ona może moim widokiem nie cieszy się tak samo. Witaj, Tory, powiedziałam. Dziewczynka bardzo malutka i bardzo jasnowłosa zamrugała, patrząc tak, jakby mnie nie poznawała. Nie, ja jestem Tory, jestem Petra. Dopiero wtedy zauważyłam, że dziewczynka mówi z akcentem, jakimś takim europejskim. Pracuję u gardnerów tu jako pomoc. Aha, mruknęła mnie pewnie. Nikt mi nic nie wspominał o żadnej pomocy. Na szczęście wiedziałam, co to słowo znaczy, bo kiedyś obejrzałam odcinek Prawa i Porządku, w którym taką jedną pomoc podejrzewano, że zamordowała dzieci, którymi miała się opiekować. Wyciągnęłam w stronę dziewczyny swoją uwolnioną rdzą prawą rękę. Cześć, rzuciłam. Jestem Maggie. Evelyn Gardner to moja ciotka. Maggie? Petra odruchowo potrząsnęła moją dłonią, teraz ścisnęła ją mocniej. Och, znaczy się Maga. Skrzywiłam się nie tylko ze względu na mocny ucisk w dłoni tej dziewczyny, a była naprawdę silna, tak jak na drobniutką osobę. Skręciłam się przede wszystkim dlatego, że reputacja najwyraźniej mnie wyprzedziła. Jeśli ta pomoc znała mnie raczej jako magę niż magii. Właśnie, sapnęłam, bo po co innego miałam zrobić? I co byłoby na tyle, jeśli chodzi o zaczynanie wszystkiego od nowa? W miejscu, gdzie nikt nie zna mojego mało pochlebnego przezwiska. Rodzina mówi na mnie maga. I będzie tak już zawsze, jeśli nie zdołam jakoś pozbyć się tego swojego pecha.